Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie uruchomił boisko piaskowe do siatkówki plażowej, siatkonogi oraz kometki. Boisko znajduje się w miejscu, w którym w sezonie zimowym działało miejskie lodowisko. W jakich godzinach jest czynne piastowskie boisko do piłki plażowej, do sportów plażowych? Praktycznie tak jak godziny funkcjonowania MOSiR-u, czyli od 9 do 20, ale jeżeli by były jakieś szczególne przypadki, że ktoś by chciał sobie załóżmy o 7 przyjść, o 21 również nie będzie problemu. Ktoś tutaj czuwa nad tym obiektem, w razie czego pomoże? Tak, oczywiście jest tutaj człowiek odpowiedzialny za obiekt, również za boisko do piłki plażowej. On wydaje wszystko, czyli boisko w postaci siatek i piłek. Czy trzeba się zapisywać z dużym wyprzedzeniem? Na razie nie ma takiej potrzeby. Generalnie do południa są to szkoły piastowskie, które przychodzą tutaj i realizują lekcje WF-u. Natomiast po południu, oprócz godzin, w których jest nasz klub siatkarski Tiebreak, cały czas jest otwarte i czynne, żeby ludzie mogą korzystać praktycznie z ulicy, przyjść i grać. Czy korzystać z boiska mogą tylko mieszkańcy Piastowa, czy też na przykład sąsiedzi? Nie, jest to generalnie boisko ogólnie dostępne, także mogą również przyjeżdżać mieszkańcy Ursusa, Pruszkowa, Ożarowa i sąsiednich gmin, nie ma problemu. Czy oprócz sportu tutaj na boisku można sobie popiknikować, poodpoczywać, posiedzieć na trawce, rozłożyć kocyk? Tak, w porozumieniu z dyrektor liceum tutaj sąsiednim będzie wydzielony teren u nas na MOSiR-ze, jak i tutaj będzie trawa wykoszona, przygotowane będą miejsca, że ludzie sobie będą mogli spokojnie przyjść z pociechami czy sami z kocykiem, usiąść sobie, odpocząć, a w międzyczasie i zagrać. Każdy, kto nie ma własnego sprzętu, może go wypożyczyć od gospodarza obiektu. Korzystanie z boiska i wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.